Oczywistym jest, że jak coś się nam podoba, chcemy tego więcej. Jeśli się to kończy, ogarnia nas smutek. Gdy już naszym oczom ukazuje się nieuniknione the end i bezlitosne napisy końcowe, raz czujemy pustkę i niedosyt, innym razem spełnienie i satysfakcję. W pierwszym przypadku czegoś nam zabrakło, w drugim nie wzgardzilibyśmy dokładką. Sytuację ratuje opcja ponownego przejścia, ale to już nie to samo, nie oszukujmy się. Ogólny zamysł, mechanika, strona audiowizualna oraz fabuła zostały przez nas odkryte. Poznaliśmy, z czym się daną grę je. A jako, że czasami apetyt rośnie w miarę jedzenia, nierzadko wyglądamy nowego, podobnego dania. Zaczynamy marzyć, wyobrażając sobie sequel idealny. Witam Was bardzo serdecznie, kochani widzowie, w kolejnych moich urojeniach i dzisiaj zaproponuję Wam kolejną podróż przez ludologiczne twory mojej wyobraźni, kochani. Dzisiaj kwestia taka troszeczkę na marzenia. Porozmawiamy sobie o kontynuacjach i sequelach gier bardzo popularnych, bądź w ogóle gier nam bliskich. To nie muszą być w ogóle jakieś smash hity, w żadnym stopniu. Daję sobie głowę uciąć, że na pewno każdy z nas ma jakąś taką jedną grę, bądź serię ulubioną, do której po prostu chciałby widzieć na gamingowym horyzoncie jakąś kontynuację. Z czego to wynika? Jak do tej pory się to przedstawiało? Czym dokładnie jest sequel wymarzony? Zapraszam serdecznie na materię. Naturalną koleją rzeczy jest zapowiedź kontynuacji gry, która okazała się hitem, która zmiażdżyła na wielu płaszczyznach wchodzących w skład konstrukcji gry. Czy to fabuła, muzyka, dźwięk, grywalność, cokolwiek. Ważne jest to, że została zapamiętana, dobrze zapamiętana, skupia się w łaski zarówno graczy, nawet tych wybrednych, jak i krytyków. Czyli porządne serie, które wiadomo, że będą robione po prostu z sercem i oddaniem, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie dać dupy. Przykładem może tu być chociażby seria Mass Effect, Grand Theft Auto, czy chociażby Total War. Niestety, historia nie wszystko zawsze pokazuje w różowych barwach i uczy czegoś innego. Są również pewne kroki w tył, gdzie twórcy gier niespecjalnie nauczyli się na błędach, tworząc masakryczne serie masakrycznych gier, czyli lwia część repertuaru firmy Interaktywnego Miasta. Chociażby inny przykład. Pamiętna czwarta odsłona gry Quake, czy chociażby czwarta odsłona walk o Tyberium w ramach uniwersum Command & Conquer. To są gry, które zostawiły bardzo dużo do życzenia, wprowadzając pewne modyfikacje, ulepszając coś na siłę, co niekoniecznie dało bardzo fajny efekt. Oczywiście są sytuacje, gdzie tworzy się głównie dla kasy różne odsłony, jadąc na marce i odpalając po prostu tasiemca pokroju na przykład The Sims. Na szczęście są potężne kroki do przodu, przywodzące na myśl trochę Terminatora dwójki, który dla jedynki był miażdżycielem pod względem absolutnie wszystkiego. Przykłady można by mnożyć: Half-Life 2, Assassin's Creed 2, Fallout 2. To są tylko takie szybkie, na szybko wybrane przykłady, gdzie jednak ta dwójka pod wieloma elementami przyćmiła tą pierwszą część i powinna wyjść ona właśnie jako pierwsza. Wachlarz modernizacji wchodzący w skład kreacji, kontynuacji jakiegoś sequela dotyczy nie tylko unowocześnienia szaty graficznej, by na przykład jak Crysis pokazać pewną moc silnika, czy też ciekawszej ścieżki dźwiękowej, gdzie są angażowane nowe osoby, nowi muzycy, orkiestry, czy prowadzenie sprawdzonych, utartych schematów, albowiem nie wyważa się otwartych drzwi i nie zmienia się po prostu tego, co dobre. Jednak najważniejsze, uważam, przynajmniej dla mnie w tym wszystkim, jest przede wszystkim rozwój fabuły. Rozwój fabuły, czyli możliwość poznania kolei losów, historii osób, z którymi się zżyliśmy, z którymi podczas zabawy z pierwszymi odsłonami się identyfikowaliśmy i przede wszystkim chcemy poznać tą kontynuację fabuły, historię, pewien jakby przebieg, albowiem wyraziste
postacie, oczywiście klimat, który zazwyczaj właśnie te postacie robią, można porównać jakby do pewnego scalacza. Spawają fabułę i przywołują przede wszystkim wspomnienia, gdyż prosi się w głowie o kontynuację ich przygód. Wirtualna, wydłużona przez kolejne odsłony przygoda wydaje się wtedy, jakby była częścią naszego realnego życia. Bardzo miłe są też widziane na przykład jakieś tak zwane przysłowiowe puszczenie oczka do starych wiarusów, gdzie jest implementacja starych, dobrych bohaterów właśnie z pierwszej chociażby części, bo sequel to nie znaczy, że druga część, po prostu jakaś kontynuacja lokacji, tego typu smaczków, scalatorów fabularnych, klimatycznych łączników. Coś w ten sposób. I myślę, że ten walor emocjonalny jest najważniejszy w tym pięknym marzeniu, oczekiwaniu na upragnioną kontynuację. Równie ważna jest także umiejętność przeniesienia konkretnego waloru, aspektu, zalety, czy pewnego takiego czynnika, który był wizytówką właśnie części poprzedniej, w strukturę nowej gry, żeby nie zabić to, co spowodowało, że dana wcześniejsza część po prostu była klimatyczna, była zapamiętana i przez graczy pokochana. To może być właśnie wspomniana fabuła, grywalność, jakieś specyficzne mechanizmy, które spowodowały, że inne gry zaczęły, powiedzmy, inspirować się albo montować w strukturę swoich odsłon pewne zagrania, chociażby techniczne. Niestety często w ramach tych technikaliów dochodzi do smutnych sytuacji, gdzie długo oczekiwany sequel, kontynuacja wymarzona jest po prostu niegrywalna, niestabilna, gdzie nieumiejętnie napisany kod, fatalna optymalizacja z reguły musi być ratowana toną RAMu, procesorem, potworem czy innymi tego typu kwestiami. Weźmy sobie na starcie niespecjalnie dopracowane produkty jak trzecia część serii Gothic, czy chociażby Vampire the Masquerade Bloodlines. Na szczęście te gry w jakimś mniejszym bądź większym stopniu zostały podratowane fanowskimi zagraniami w ramach nieoficjalnych patchy ratujących wymienione gry nieraz i po kilku dobrych latach. Musimy też sobie zadać pytanie, czy wolimy dłużej poczekać na grę, ale dostać program bardziej dopracowany, czytajcie chociażby produkcję Blizzarda, czy chcemy mieć szybciej, a gorzej, tutaj czytajcie chociażby drugą odsłonę gry Dragon Age. W tym wszystkim bardzo mile są oczywiście widziane nowe marki, co nierzadko z rokiem właśnie podkreślamy, że kontynuacje kontynuacjami, super sprawa, ale fajnie by było, powiedzmy, pograć w coś całkowicie nowego, w propozycję pewnego nowego, być może uniwersum, albo całkowicie świeżego spojrzenia na stare uniwersum. Weźmy tu sobie za przykłady chociażby Bulletstorm, LA Noire czy Borderlands. To oczywiście były rozważania w czasie, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że pewne kontynuacje nadejdą. Chociażby zawsze marzyłem o kontynuacji gry Jade Empire, ale dowiedziałem się, że takowa jest już w produkcji. I właśnie w tym momencie przeanalizowaliśmy sobie, myślę, jak to wygląda z sequelami, kiedy ujrzą już one światło dzienne. Czy były one naszymi wymarzonymi kontynuacjami, czy nie? To już jest kwestia jak najbardziej indywidualna. Pozwolicie, że przejdziemy teraz to, w co Rojciu chciałby pograć, a na temat czego jeszcze żadna nowinka w ramach kontynuacji nie wyszła. Sprawdźmy, czy mamy podobne. Mam świadomość, że w tym momencie niektóre gry, które wymienię, mówiłem na ich temat właśnie w ramach cyklu innego sentymentalnie przez gry, który powinien być Wam doskonale znany. I myślę, że właśnie w sytuacji tych tytułów, o których mówiłem w ramach tego wspomnianego cyklu sentymentalnie przez gry, ułatwią Wam, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego akurat na konkretne tytuły Rojo by czekał. Weźmy sobie za przykład KKND część trzecia. Fenomenalne warunki do stworzenia bardzo klimatycznej strategii czasu rzeczywistego, gdzie, powiedzmy, tło fabularne jak najbardziej wyborne, szczególnie dla mnie, czyli stare, dobre post-apo.
postnuklearna wojna w tle, już część druga gry, czyli KKND 2 Crossfire, fajnie zrobił grunt, fajne podłoże, wyodrębniając 3, bardzo fajnie, klimatycznie, może nie tak super jak w sytuacji gry od Blizzarda, trzy rasy, czyli mutantów, mutis, survivors, przeżytych, ludzi ogólnie, oraz robotów, Series 9, dokładnie. I zwróćcie uwagę, gdyby wmontować tą grę, powiedzmy, w silnik Command & Conquer 3. Coś wybornego. Stary, dobry, old school na budowanie baz w nowej otoczce przy jeszcze lepszych przerywnikach filmowych. Naprawdę wyszłoby coś niesamowitego. Tak mi się wydaje, szczególnie właśnie dla fanów gier strategicznych w trójwymiarze, ale starej, dobrej izometrii i jeszcze na budowanie baz. Sanitarium 2. Zaskakujące zwroty akcji, trzymająca w napięciu droga odkrywania tożsamości głównego bohatera. Makabryczne scenerie, konwencja surrealistycznego horroru z miażdżącą końcówką. Z kolei tą grę widziałbym, jeśli chodzi o szaty i mechanikę, troszeczkę w stylu gry Grey Matter, która też powinna być Wam dobrze znana, jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Z równie enigmatyczną fabułą, co jedynka, z mrożącymi krew w żyłach sytuacjami, twistami fabularnymi, gdzie znów w napisy końcowe gapiłbym się z otwartym ryjem przez następne 5 minut. Blade Runner 2. Replikanci, śniące owce i Ridley Scott. Kolejna przygodówka, jednak tu zmieniłbym troszeczkę konwencję, dodając, powiedzmy, pewne elementy gier fabularnych, RPG, które chociażby dotyczyły rozbudowy naszego zbrojenia, naszej postaci. To nie musiałby być McCoy ponownie, być może inny agent tropiący właśnie maszyny replikantów podających się za prawdziwych ludzi. W przypadku KKND mieliśmy wyborne post-apo. Tutaj z kolei świetny cyberpunk, który mógłby być naprawdę czymś interesującym, gdyby zająć się właśnie sequelem właśnie tej gry. Dopieścić, podkręcić, powiedzmy, ten taki mroczny klimat noir, wmontować więcej zasadniczych, dających do myślenia wyborów moralnych i wydaje mi się, że wyszłaby z tego naprawdę ambitna gier. No i kurwa, Beyond Good and Evil, czekamy na dwójkę! A na koniec The Neverhood 2. Coś pięknego móc jeszcze raz posterować Claymanem w otoczeniu świata stworzonego ludzkimi rękoma, wyobraźnią, umysłu i przede wszystkim właśnie plasteliną, gdzie znów mielibyśmy do czynienia z komiczną, satyryczną, niezapomnianą przygodą stworzoną od podstaw z ton kolorowej, sympatycznej plasteliny. Rozwijają historię, modernizują formę i przywołują wspomnienia. Takie właśnie są kontynuacje, czy już zapowiedziane, czy te, które już wyszły, czy te, które bardzo chcielibyśmy, żeby wyszły. Różnie z tym bywa. Czasem głos fanów jest wysłuchiwany, czasem to już jest kwestia czasu i pewne kontynuacje jak najbardziej lecą z automatu. Jednym wychodzi to lepiej, innym wychodzi to dłużej. Gorzej. Jedni właśnie robią to dłużej, ale bardziej skrupulatnie, chociaż nie zawsze owocuje to czymś wybornym. Inni starają się bardzo szybko wydać kontynuację, by jeszcze w otoczeniu tego hype'a konkretnej gry jeszcze piloniki sobie odciąć i coś na tym wszystkim ugrać, zarabiając kasę. Nie zawsze zasłużoną, biorąc pod uwagę to, ile tak naprawdę siły wmontowało się w konkretną kontynuację. Oczywiście pytanie, czy wierzy się i pamięta, ma się na uwadze wiernych graczy, czy tylko kasę. Jednak najważniejsze jest to, by oddać, powiedzmy, ducha serii. Przynajmniej minimalną nić tego klimatu zachować. Z naciskiem na kwestie związane z fabularką, gdzie aż z chęcią, gdy graliśmy jeszcze raz, chciałoby się nam sięgnąć po tą grę, do której wyszła kontynuacja, a świeżakom, którzy nigdy nie mieli styczności z grą, do której właśnie wyszła następna część, nadrobili po prostu zaległości, smakując się w czymś wybornym, co akurat w danym okresie i czasie im umknęło. A Wy?
jaki sequel zapamiętaliście najbardziej, jaki boleśnie Was zawiódł, do jakiej gry chcielibyście, by wyszła kontynuacja. Jestem ciekaw, 3 tematy, ale mamy czas, warunki i miejsce, żeby znów owocnie przeprowadzić, myślę, sympatyczną, konstruktywną, interesującą dyskusję. Zapraszam, kochani, serdecznie, trzymajcie się, hejas!